Czy są jakieś wyzwania na rynku pracy inne niż wynikające z trendów demograficznych i ze starzenia się ludności? Na przykład takie, że zmieniający się charakter pracy sprawia, że pracowników zaczyna motywować coś innego niż tylko pensja i w związku z tym na przykład częściej rotują. Czy Państwo dostrzegają takie problemy? Mamy kilka pokoleń na rynku pracy, tak? I każde z tych pokoleń ma inne oczekiwania, ma inną wizję swojego życia. I myślę, że pogodzenie potrzeb tych różnych pokoleń to jest dla nas bardzo duże wyzwanie. My rozumiemy inaczej elastyczny czas pracy, bo znamy takie sformułowanie. Natomiast dla nich to oznacza, że przyjdę do pracy wtedy, kiedy chcę, wyjdę z pracy, kiedy chcę i mogę przyjść i wyjść kilka razy dziennie. I oni po prostu jakby w inny sposób chcą funkcjonować i pracować. Dla młodych osób, jeżeli ta praca nie jest interesująca, środowisko nie jest adekwatne, to jakby pozostawienie tego miejsca pracy i pójście do kolejnego pracodawcy to jest bardzo prosta decyzja do podjęcia.